Tak dalej pójdzie, wyrżnie całą swoją armię, zanim ruszy na Edirn. Tym razem chodzi o turniej rycerski, a nie zażynanie się ku uciesze gawiedzi. Król przewidział duże nagrody. Jeżeli jesteś zainteresowany, będę czekał przy arenie. A ty ciągle możesz. Pozdrawiam. Kogo ja widzę? Sławny Geralt z Rivii! Ty mnie znasz, ja ciebie nie. I błąd, bo dzięki mnie mógłbyś być jeszcze sławniejszy. Napisałbyś piosenkę o moich czynach? Na piosenkach się nie znam. Z królewskiego rozkazu zajmuję się organizowaniem rycerskich turniejów. Taki mistrz jak ty na pewno chętnie pokazałby, co potrafi. Wezmę udział w waszym turnieju. Król będzie zadowolony. Zważ tylko, że nie jest to walka na śmierć i życie. Pamiętam. Walki toczą się od południa do zmierzchu. Wtedy znajdziesz mnie przy samej arenie. Co mam robić? Czekanie, aż mgła opadnie, doprowadza mnie do szału. Turniej rycerski to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Możemy zacząć turniej? Gotowy? Gotowy. Zatem zaczynajmy. Wiedźmin Geralt z Rivii zmierzy się ze szlachetnym Gwydionem! Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Daj mi znak, jak będziesz gotów do kolejnej walki. Dobrze. Hola Boga! Turniej rycerski to zajęcie dla... Możemy... Gotowy? Gotowy. Zatem zaczynajmy. Wiedźmin stanie w szranki z zacnym Rendangiem! Zwyciężył Wiedźmin Geralt! Zwyciężyłeś. Dobrze. Turniej rycerski. Możemy... Gotowy? Gotowy. Zatem zaczynajmy. Geralt z Rivii zmierzy się teraz z nieustraszonym Borinem! Poddaję się! Zwyciężył Wiedźmin! Czy w Kedwen do kurwy nędzy nie ma nikogo, kto byłby w stanie pokonać Wiedźmina? Zasrana banda tchórzy. W Kedwen może nie, ale w Temerii. Kto wie? Ja się z nim spróbuję. To może być nawet ciekawe. Jak go pokonasz, podwajam nagrodę. Tym razem wyzwanie Wiedźminowi rzuciła kobieta! Służąca w elitarnych jednostkach temerskiej armii! Wes! Ha!
Gdybym miał paru takich zuchów, podbiłbym pół świata. Dać mu nagrodę, zasłużył. Król chciał mieć widowisko i je dostał. Szkoda, że wynik można było z góry przewidzieć. Wiedźmini nie są niepokonani. Ten jak widać jest, ale i tak byłaś dzielna. Stawiała większy opór niż wszyscy kedweńscy rycerze razem wzięci. Jesteś bardzo miły. Na arenie taki miły nie był. Potraktował mnie poważnie. To prawda. Wracam do obozu. Odwiedź mnie, jeśli zechcesz. Baby, oto twoja nagroda. Wracam do swoich spraw. Dzięki. Gdy prorok Lebioda pasał owce, przyszli do niego drzewa. Turniej rycerzy. Turniej... Czy króla... W Kedwen cenimy sobie...